Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się jagodami. Na moim balkonie zakończyła się właśnie die Ernte, czyli żniwa, poziomek. Tutaj coś jeszcze będzie rosło. Tutaj też jeszcze jedna poziomka urośnie. W związku z tym na potrzeby filmu kupiłam taki koszyczek, czyli einen Becher jagód. I to jest temat dzisiejszej lekcji. Jagody należą leksykalnie do Beerenobst, czyli das Obst, czyli owoce. Owoce jagodowe. Mamy też das Kernobst i das Steinobst. Kernobst to będą na przykład jabłka, gruszki, czyli takie, które mają pestki, ale te pestki nie są jakieś takie bardzo twarde. Natomiast das Steinobst to są takie miękkie owoce, które mają pestkę bardzo twardą, na przykład brzoskwinia. Skąd pochodzi słowo die Beere? Bo jesteśmy w temacie die Beere. Było słowo das Beer, to było pojedyncze słowo, to znaczy liczba pojedyncza, a die Beere to była liczba mnoga. I w toku ewolucji języka ze słowa, które było liczbą mnogą die Beere, powstała liczba pojedyncza die Beere, a liczba mnoga jest teraz die Beeren, tak jak na planszy. Die Beere, die Beeren. W wielu językach występuje to słowo. No, znamy strawberry, filc. I najpierw poziomka. I mam takie pytanie. Skąd wzięła się nazwa poziomka? To znaczy, co jest w środku? W samym środeczku. Odcinamy PO z lewej strony, odcinamy KA z prawej strony. Zostaje nam słowo ziemia. Poziomka to jest owoc, który rośnie na ziemi, czyli an der Erde. I właśnie w języku niemieckim, tylko to na razie nie jest poziomka, to jest truskawka. Die Erdbeere to jest właśnie truskawka, bo ona rośnie an der Erde. Nie auf, tylko an der Erde. Truskawki, które wyglądają trochę inaczej, to są właśnie te poziomki z balkonu ode mnie. Nazywają się w języku niemieckim die Walderdbeere, czyli truskawka leśna. Die Walderdbeere to jest właśnie poziomka. Porzeczka. Skąd pochodzi słowo porzeczka? Gdzie rosną te krzaki, te owoce w języku polskim? Za rzeką. Tu właśnie mamy słowo rzeka, a więc za rzeką rosną. W języku niemieckim to jest die Johannisbeere. Skąd nazwa się bierze? Dlatego, że one dojrzewają w okolicy 24 czerwca. I to się mówi, że reift, czyli dojrzewa, die Johannisbeere reift um den Festtag des Heiligen Johannes. To znaczy świętego Jana, tak? 24 czerwca są imieniny między innymi Jana. I właśnie to są te jakby te właśnie jagody świętego Jana. Tutaj właśnie zdjęcie tych moich owoców. I mamy również die rote Johannisbeere, czyli czerwona porzeczka, die schwarze Johannisbeere i die weiße Johannisbeere. No, nie mogłam inaczej koloru dobrać. Tutaj w tym koszyku są borówki amerykańskie, za chwilę do tego wrócę, ale nazwa jest die Heidelbeere. Heidel to dawniej właśnie nazywała się borówka, tak? I czy znacie takie miasto Heidelberg? Byłam tam kiedyś na wymianie szkolnej. To jest po prostu góra porośnięta borówkami. Ja mieszkam na południu, więc ja mówię borówka, ale osoby, które mieszkają w innym regionie, mówią jagoda. W każdym razie die Heidelbeere to jest taka jagoda czy borówka, taka dzika w lesie. Natomiast borówka amerykańska nazywa się die Kultur Heidelbeere, czyli po prostu uprawiana oddzielnie. Amerykanische Kultur Heidelbeere. Teraz mamy czasownik stechen. Co znaczy stechen? Der Stich? Kłuć, kłuć, tak? No na przykład jak komar nas ukłuje.
eine Mücke sticht. I od tego słowa kłuć powstało złożenie kolejnej jagody. Jaka jagoda jest taka, że jak chcemy ją zerwać, to się na 100% pokłujemy? To będzie die Stachelbeere. To Stechen, Stach, Gestochen. Takie są formy. Die Stachelbeere to jest agrest. Die Himbeere. Kolor mówi nam, co to jest za jagoda. W miarę. To jest malina. Skąd się wzięła nazwa die Himbeere? Otóż to him, to jest takie ze starego języka, to jest żona jelenia, to znaczy po prostu samica jelenia, łania. W słowie die Himbeere jest słowo łania i prawdopodobnie wzięło się to stąd, że malina to jest owoc, który lubi jeść łania, czyli łania jelenia. Albo lubi się chować w krzaku malin. Die Brombeere. Kolor nam mówi, że mamy tutaj jeżynę. To brom to jest cierń. Tak jak mamy śpiącą królewnę. Czy wiecie, jak w języku niemieckim jest słowo śpiąca królewna? To jest das Dornröschen, czyli różyczka. Rose Röschen, Dornröschen. Die Moosbeere. Das Moos to jest mech. Die Moosbeere to jest żurawina. Takie czerwone. Dawniej używało się słowa die Weinbeere na winogrono. Teraz mówimy die Weintraube, die Traube, T-R-A-U-B-E. W Austrii na przykład die Weinbeere to są rodzynki. Jest jeszcze kilka nazw związanych z słowem die Beere, czyli jagoda. Jeszcze mamy brusznicy i w ogóle też nie za bardzo się znam na wszystkich rodzajach jagodowych. W każdym bądź razie tak wygląda przekrój przez jagody. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień.